Sobotni wieczór, Wolsztyński Park. Echa okolic rozmawiają z największą gwiazdą dzisiejszego festiwalu, panem Michałem Lonstarem. Moje pytanie pierwsze, bo śpiewa pan i nie tylko pan, że country to jest muzyka o drodze życia. A jaka droga przyprowadziła czy poprowadziła pana do muzyki country? Jako 7-latek usłyszałem po raz pierwszy utwór country przez głos Ameryki. Ponieważ ja jestem już w tej chwili naprawdę weteranem, w związku z tym to były dawne czasy, kiedy w Polsce nie dość, że ta muzyka nie była znana, ale wręcz była zakazana, tak jak cała kultura amerykańska. Ale mój tatuś słuchał głosu Ameryki, po prostu szukając jakiejś wiarygodnej informacji na temat tego, co się dzieje w świecie. I kiedyś przez pomyłkę po prostu zostawił włączone radio na tym kanale, zamiast przełączyć je konspiracyjnie na jedynkę państwową. I ja usłyszałem pierwszy utwór country i poprosiłem tatusia, żeby co czwartek o godzinie 7:05 wieczorem włączał mi. Potem i słuchałem, za każdym razem było to 40 minut muzyki. To była moja pierwsza edukacja nie tylko muzyczna, to było dla mnie jak objawienie i to było dla mnie zarazem nauką języka angloamerykańskiego, bo teksty w muzyce country są bardzo ważne. Nie są banalnym bla bla bla, tylko zawsze są jakąś opowieścią, a co za tym idzie, spożytkowują idiomy, czyli potoczną mowę taką, jaką normalny człowiek mówi. To nie jest coś wydumane, jakieś pseudopoetyzowanie, tylko to jest prawdziwa mowa. Ja nigdy nie uczyłem się angielskiego, się nauczyłem angielskiego, angloamerykańskiego na tekstach muzyki country, a potem ta droga już wiodła mnie bardzo konsekwentnie, bo w momencie, kiedy zakochałem się w tej muzyce jako 7-latek, to można było powiedzieć, to było dziecięce zauroczenie. Ale potem okazało się, że była to prawdziwa miłość, którą zweryfikowały późniejsze czasy. Przez pewien czas nawet byłem, można powiedzieć, męczennikiem muzyki country, kiedy nie mogłem występować w kapeluszu, czy nie mogłem śpiewać po angielsku, bo nie wolno było. Ale przetrwałem to. Moja droga była i nadal jest jeszcze bardzo wyboista i ciernista, ale po tym, co udało nam się zrobić wspólnie, bo to nie jest żadne moje dzieło, to jest dzieło pana Waldka Ligmy z Wolsztyna, to jest dzieło mojej żony, która jest tu kierownikiem produkcji, dzieło z wszystkich sponsorów, burmistrza, dyrektorki Domu Kultury, którzy są cudownymi, bardzo konkretnie myślącymi ludźmi, a zarazem pasjonatami. Ja jestem pasjonatem pewnej sprawy, dlatego cenię sobie pasjonatów, a jeśli oni jeszcze podzielają moją pasję, to jest tym lepiej. Dlatego upatruję w Wolsztynie, że ta moja wyboisto-ciernista droga tutaj się wygładzi. Mamy już bardzo dobre obietnice na przyszły rok. Mamy odzew, byliśmy teraz niedawno w Nashville. Stamtąd ludzie zainteresowani są sprowadzaniem swoich artystów z górnej półki tutaj do Wolsztyna. W tej chwili tu są reprezentanci mediów ze Stanów, ze Skandynawii, Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Austrii. Wybaczcie, jeśli pominąłem jakieś państwo. Bo taki jest odzew i taki jest potencjał, tak jakby obietnica kryjąca się w haśle czyste country. A w związku z tym mam takie pytanie, czy można powiedzieć, że serce polskiego, inaczej, serce country w Polsce zaczyna bić w Wolsztynie? Bo wiadomo, że są inne jeszcze festiwale. Jest dużo festiwali, które, przykro mi to mówić, niektóre z nich ja współtworzyłem, ale potem ich idea została gdzieś zaprzepaszczona na rzecz albo komercji, albo na rzecz totalnego niezrozumienia stylu. Tutaj producentem festiwalu jest Waldek Ligma, który jest muzykiem i on rozumie. Ja jemu nie muszę tłumaczyć, tak jak mówią słowa mojej piosenki, co to jest to country. On to wiedział od początku i dlatego właśnie on to tutaj zrobił, tego dokonał. Czy trzeba być odważnym, żeby w Polsce grać country? Trzeba być bohaterem i męczennikiem. Dziękujemy bardzo za owocny, naprawdę wywiad. Dziękuję bardzo.